Czas na czwarty mecz dzisiejszego turnieju w Wielczu-Laskowice. Przed nami spotkanie zespołów KGHM Euromaster Chrobry Głogów. To pierwszy mecz drużyny z Dolnego Śląska z Gwiazdą Ruda Śląska. To już będzie spotkanie drugie śląskiej ekipy. I wiemy, patrzę na obuwie Daniela Lebińskiego, ale nie gra w podarowanych lakierkach od menadżera zespołu z Chojnic, Marcina Synorackiego. Widocznie zostawia swoje kultowe obuwie na inne rozgrywki. A teraz znakomite podanie właśnie Daniela Lebiedzińskiego do grającego z numerem 8 Piotra Pietruszki. No i po grzywce piłka przeleciała Piotrowi i wpadła do siatki bramki Gwiazdy. I mamy otwarcie wyniku w Lebiedziński. Jej dobrze przyciął podanie Działach, ale nie udało mu się mieć dorosłego Pieczyńskiego. Pieczyński 3-1 wychodu. To musi być gol. Tak jest. Mateusz Niedźwiedź trafia do bramki Rudzian. No nie mogli wyjść z tego pressingu, no tym bardziej, że grali przeciwko trzem obrońcom tylko zawodnicy Euromastera. Teraz po golu wróci czwarty zawodnik na parkiet. No i po nogach gdzieś się po rykoszecie piłka wychodzi po linię końcową. I od razu drugie podanie, szansa dla Głogowian. Gdzieś do szału złożył, teraz poprawka i jest trzecia bramka dla Euromastera. Strzela ją Kamil Kaczmar, zawodnik numerem 21 w zespole Tomasza Trznadla. Patrzmy uważnie. Łukasz Biel czy Tomkowiak? Biel! Mamy pierwszą bramkę dla Gwiazdy Ruda Śląska. Sander. Do boku jest Kaczmar. Kamil Kaczmar mija Dawida Barteczkę i to będzie czwarty gol zespołu Euromaster Chrobry Głogów. Kamil Kaczmar wpisuje się na listę strzelców po raz drugi w tym meczu. I słyszymy syrenę kończącą spotkanie, a więc za nami mecz pomiędzy KGHM-em Euromaster Chrobry Głogów a Gwiazdą Ruda Śląska. 4-1 wygrali Głogowianie, bramki strzelali Piotr Pietruszko, Mateusz Niedźwiedź, Kamil Kaczmar. Dwie, jedną bramkę dla Gwiazdy dołożył Łukasz Biel.